W tej chwili mamy jazdę z Wiesią. Z Wiesią zrealizujemy dzisiaj temat pod tytułem Rondo Santockie Solidarności i będziemy chcieli pokazać kursantom, jak należy przez te trudne ronda gorzowskie przejechać bezpiecznie. Dobrze, Wiesio, w takim razie przygotuj się do jazdy. Jeżeli jesteś gotowa, to włączymy się do ruchu i zaczynamy nasz materiał dzisiejszy. Oczywiście ustępujemy pierwszeństwa przejazdu. Mamy ryzyko, to lepiej nie. Bardzo dobrze. I bieg drugi. Ustrzęgło powolutku, tak jest. Oczka daleko, perspektywicznie. Wtedy przewidujesz sytuację. Jedziemy prosto. Tym sposobem dojdziemy do pierwszego naszego ronda. To rondo się nazywa Rondo Solidarności. Na tym skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną skręcimy w lewo. Ja proponuję, żebyśmy pojechali najpierw prawym pasem w lewo, natomiast również jest możliwość jazdy lewym pasem. Natomiast my pojedziemy sobie prawym pasem. Na pewno jest bezpieczniej, ponieważ na tym prawym pasie zostajemy od razu za tym skrzyżowaniem. I ładnie dohamowujemy powolutku, jeszcze hamujemy, redukujemy sobie powolutku biegi i łagodnie do linii zatrzymania dojeżdżamy. Sygnalizacja na wysokości znaków poziomych, czyli kierunkowskaz lewy i powolutku, łagodnie sobie hamuje. Bardzo dobrze. W tym momencie, jak już stoimy przed sygnalizatorem, myślimy, jaki będzie przebieg naszej trasy, prawda? Więc na pewno jedziemy cały czas wzdłuż prawej krawędzi, prawym pasem i tym sposobem z tego skrzyżowania uda nam się zjechać. Bardzo ładnie. Patrzymy na szeroko, na piratów, na ewentualne pojazdy szynowe. Oczka oczywiście zwrócone są już daleko, daleko, daleko i szerokim prawym pasem zjeżdżamy. O, tutaj prawym pasem, bardzo dobrze. Następnie bieg trzeci. Powolutku sprzęgiełeczkę popuszczamy. Na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną, a więc na rondzie santockim, potocznie zwanym, pojedziemy na wprost. Za tym skrzyżowaniem natomiast skręcimy pierwszym zjazdem w prawo. Dohamowujemy sobie hamulcem i powolutku, łagodnie dojeżdżamy do świateł. Powolutku, tak żeby widzieć cały zderzak tego samochodu, koła. Musi być bezpieczna odległość. Pewnie z gazem ruszamy. Bardzo dobrze. Patrzymy też na boki, na piratów ewentualnych, bo ich nigdy za wiele. I na pojazdy szynowe. Dobrze. I teraz bardzo ostrożnie wzdłuż prawej krawędzi wjeżdżamy na stację benzynową. Sprzęgło do góry cały czas. I wzdłuż prawej krawędzi się przemieszczamy. Cały czas jedziemy. Nigdzie się nie zatrzymujemy. Następnie ze stacji wyjeżdżamy w prawo, zgodnie z nakazem i bardzo ostrożnie sprzęgło sobie dociśniemy, dohamujemy, zredukujemy. Na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną, czyli na rondzie santockim, pojedziemy w lewo. Który pas, Wiesiu, zajmiemy? Środkowy pas jest najlepiej zająć, najbezpieczniej. A więc, jeżeli będzie lewa strona wolna, bezpośrednio na środkowy pas wjeżdżamy. Z gazikiem, pewnie. Tak jest. I następnie dwójeczka, zmiana kierunkowskazu na lewy. I zmieniamy kierunek jazdy w lewo na skrzyżowaniu santockim. Oczywiście patrzenie musi być szerokie, wszędzie, na piratów, na siebie. Dużym, szerokim łukiem przy prawej krawędzi. Dobrze. Wyłączamy kierunkowskaz, bardzo ładnie. Przed nami ponownie skrzyżowanie Solidarności. Proszę na tym skrzyżowaniu zawrócić. I na skrajny lewy pas. Zawsze zawracamy ze skrajnych lewych pasów. Nóżkę z gazu puszczamy. I dostrzegamy światło czerwone, a więc na pewno się nie spieszymy. Zapaliło się światło zielone. Powolutku sprzęgiełeczko puszczamy. Jedziemy sobie dalej. Uwaga! Bardzo istotną kwestią jest spojrzenie przez lewe ramię na pojazd szynowy. Bardzo ważna sprawa. Dużo wymuszeń, kierunkowskaz ponawiamy, tak, i powolutku, bez gazu, wychylamy się przez lewe ramię, tak, pięknie, i przy lewej krawędzi sobie sprzęgło do końca, powolutku hamujemy i się zatrzymujemy przed światłem czerwonym.
I z gazikiem pewnie bardzo dobrze spojrzałeś w prawo na piratów. Tutaj środkowym pasem co widzę, że sprzęgiełka zabrakło. O, dobrze. I wyłączamy kierunkowskaz. Gdy będzie to możliwe, zmienimy pas na prawy, a więc kierunkowskaz prawy. Śmiało z gazem pewnie na prawy pas. Dobrze. Jeżeli nie mam pewności, pasa nie zmieniam. Nóżkę z gazu puścimy. Na skrzyżowaniu Sandockim zawrócimy. A więc również zawczasu wyraźnie informujemy użytkowników drogi. Zmieniamy pas z lusterkiem na lewy. Pewnie i to hamowuje. Bardzo dobrze. Sprzęgiełeczko całkowicie do góry puszczamy, odkładamy lewą nogę na podnóżek. I światło przed nami czerwone, środeczkiem pasa łagodnie hamujemy, ponawiamy kierunkowskaz. Zauważmy, że jak zapali się zielone światło za chwileczkę, to następny sygnalizator wskaże światło czerwone. Tak mamy do czynienia. Jest zielone światło, następne już się pali czerwone, a więc moim zdaniem jest sens dojechać na jedynce spokojnie, powoli. Sprzęgiełeczko do końca i powolutku sobie hamujemy. Dobrze. Tak. Jak jest możliwość, uciekamy do prawej krawędzi. Czyli kierunkowskaz i pewność z lusterkiem. Tak jest. Bardzo dobrze. Następnie proszę skręcić w lewo na skrzyżowaniu Solidarności. Kierunkowskaz i decyzja. Pewność działania. Tak jest. I jeszcze raz lusterko i skrajny lewy pas. Zobaczmy na znaki poziome. Tylko i wyłącznie z lewego pasa możemy skręcić. I łagodnie hamujemy. Jak widzimy czerwone światło, od razu hamujemy. Zapali się za chwileczkę żółte, zielone i jedziemy dalej. Dobrze. Czyli nigdy nie gazujemy na czerwone światło, tylko nogę z gazu puszczamy. Przypominam, że idziemy w lewo, w ulicę Okulną, w górę. Tak, szerokim, dużym łukiem wychylamy się przez lewe ramię. Tramwajów nie widać. I czerwone światło nas zatrzymuje. Powolutku hamujemy. Jest gazikiem. Dobrze. Idziemy cały czas prosto. Na dwójeczce proponuję nie za szybko. Troszkę. Proszę skręcić drugą w lewo. Czyli szukamy drugiej w lewo. Widzimy już pierwszą ulicę w lewo. I nóżka z gazu, kierunkowskaz lewy. Powolutku, spokojnie. To. Jest możliwość włączenia biegu niższego, czyli jedyneczki. Jest to bardzo wąsko. Tak. I teraz zwolnimy. Po prawej stronie zatrzymamy się. Z tego względu, że z prawej strony mamy tutaj również drogę. I pojazdom znajdującym się z prawej strony mamy obowiązek przepuścić. Widzimy, nadjeżdża samochód. Mamy go z prawej strony. Mamy obowiązek go puścić. I następnie, jak prawa jest wolna, ustąpimy jeszcze panu po drodze i będziemy mogli kontynuować jazdę. Dobrze, kierunkowskaz lewy. Dobrze. I powolutku, bardzo wolniutko. Sprzęgło znów do końca, troszeczkę bliżej prawej. Jeszcze bliżej prawej. To jest odcinek ogólnie dwukierunkowy. Tutaj mamy do czynienia ze skrzyżowaniem równorzędnym. Natomiast musimy bardzo uważać na piratów z lewej strony, bo nie wszyscy się tutaj trzymają przepisów, tak? A więc ogólnie zasada prawej ręki, natomiast uważamy na wszystkich. Kierunkowskaz lewy i kontynuujemy jazdę w lewo. Następnie pierwszą w prawo. Powolutku dokręcamy do prawej, kierunkowskaz prawy. Również kiepska widoczność, a więc zwalniamy. Ustępujemy pojazdom z lewej strony. Poczekamy chwileczkę. To możemy kontynuować jazdę, pojazd skręca. I bieg drugi. Następnie zaparkujemy po prawej stronie, czyli kierunkowskaz prawy włączymy. Sprzęgło do końca, bieg pierwszy i bardzo ostrożnie, tam troszeczkę dalej jeszcze minimalnie. O, i wybierz sobie miejsce i zaparkujemy. Dobrze, zatrzymamy się. Tak. I następnie wyjedziemy tyłem w prawo. Dobrze, kierunkowska z prawy. I powolutku sobie wyjeżdżamy. Tak, on jest nasz.
No nas czeka, nie? Jeszcze. Tak. Jeszcze. Skręcimy w lewo w ulicę Pomorską, wzdłuż torowiska będziemy jechać. Więc również pozycja przed skrzyżowaniem przy osi jezdni z kierunkowskazem odpowiednim lewym, a więc sygnalizujemy, pozycję zajmujemy. Śmiało. Tak, i za blisko nie podjeżdżamy. Odległość musi być bezpieczna między samochodami, tak żebyśmy co najmniej widzieli cały zderzak i te tylne koła, wówczas jest w porządku. Uwaga, te światła bardzo krótko się palą. Musimy bardzo, bardzo na nie uważać, być czujni. Zauważmy, że przejechały tylko 3 samochody i znów mamy światło czerwone. Powolutku hamuje. Tutaj samochód na czerwonym świetle przejechał bardzo brzydko. Dobra, kontynuujemy z gazikiem, tak żebyśmy się zmieścili. Dwójeczka, tak, sprzęgiełeczkę powolutku do góry, uważamy na tramwaje mimo wszystko. I następnie mamy dwie możliwości, zająć lewy pas albo prawy pas. Wjeżdżamy bezpośrednio, szerokim, dużym łukiem na prawy pas. O, bardzo bezpieczny manewr, od razu zostajemy już na prawym pasie. Natomiast gdyby był prawy zajęty, wówczas wjechalibyśmy na lewy pas. I rozpędzimy najpierw samochodzik. I bieg trzeci. Skręcimy pierwszą możliwą w prawą ulicę, a więc nóżkę z gazu puszczamy. I po poleceniu od razu szukamy miejsca, które chcemy skręcić. Kierunkowskaz prawy, lustereczkę, trzymamy się prawej strony, jeszcze bliżej troszeczkę. Redukujemy bieg na drugi. Obserwujemy na znaki. Mamy tutaj, zobaczmy znak, 10 na godzinę, prawda? Włączymy jedyneczkę bez gazu, Wiesiu. I spokojniutko, powolutku. Po tej strefie przemieszczamy maksymalnie do 10 na godzinę. Uwaga, z prawej strony skrzyżowanie równorzędne. Musimy ustąpić, gdyby ktoś był. I dużym, szerokim łukiem na prawy pas, bo to jest droga dwukierunkowa. Dobrze, mamy znak po prawej stronie ustąp pierwszeństwa przejazdu, znak A7. A więc musimy pamiętać, że droga prostopadła do naszej jest to droga główna. Do osi z kierunkowskazem lewym. Wyprostować kierownicę dużym, szerokim łukiem, jeżeli jest pusto, z lewej i z prawej strony skręcamy w lewo i następnie zgodnie z nakazem jazdy w prawo. Stop. Zatrzymało nas światło żółte i czerwone. I z gazikiem. Dobrze. Na skrzyżowaniu ruchu okrężnym proszę skręcić w lewo. To rondo nazywa się Ofiar Katynia. Tak, zmieniamy pas na lewy, jest to droga jednokierunkowa, nóżkę z gazu puszczamy i staramy się dużo wolniej do rond dojeżdżać. Redukujemy bieg na drugi, puszczamy sprzęgło do góry i bezpiecznie przygotowani dojeżdżamy do skrzyżowania z decyzją. Decyzja jest jaka? Jedziemy, prawda? A więc pewność działania. Uważamy również na pojazdy szynowe z prawej i z lewej strony. Dobrze. Za przedostatnim zjazdem zmieniamy pas ruchu na prawy, lusterko, kierunkowskaz i na prawy pas. Bardzo dobrze. Za skrzyżowaniem mam do czynienia z przejściami dla pieszych. Uważamy również. Mamy pusto, a więc kontynuujemy jazdę. Na najbliższym skrzyżowaniu proszę skręcić w lewo do hamowania. Redukujemy bieg na drugi, powolutku sprzęgło puszczamy, mamy cały czas na uwadze światło zielone, sprzęgło do góry, oczy daleko, naprzeciwka nikogo nie ma, kontynuujemy jazdę. Idziemy cały czas prosto przed siebie. Dobrze. Słynna ulica Nowa, tutaj trzeba bardzo uważać na temat ograniczeń prędkości. Ograniczenie prędkości do 30 na godzinę przed nami. Dokąd wie się ograniczenie obowiązuje? Najbliższego skrzyżowania. Bardzo dobrze. Od najbliższego skrzyżowania możemy jechać ile? 50 na godzinę. Bardzo dobrze. Na skrzyżowaniu proszę skręcić w lewo.
bardzo kiepska widoczność, proponuję zwolnić, sprzęt docisnąć. Ustępujemy tutaj na pewno wszystkim. Mamy ustąp. Następnie na skrzyżowaniu z sygnalizacją będziemy jechać prosto. Myślę, że najlepszym ruchem jest zajęcie pasa środkowego. I z gazikiem pewnie ruszamy. Szeroko na środkowy pas wjeżdżamy. Dobrze. Na skrzyżowaniu z sygnalizacją, tak jak powiedziałem wcześniej, pojedziemy na wprost. I nóżka z gazu powolutku, spokojniutko dohamowuje. Tym sposobem dojechaliśmy do ronda Santockiego. A na wprost do na Warszawsko? Tak jest. I spokojnie, zachowując bezpieczną odległość, sprzęgiełeczko w górze. Ten ciężarowy samochód na pewno jest również nauka jazdy, a więc trzeba uważać. Uważamy na piratów z prawej strony, tak jak pani Zuzanna podpowiada, zresztą bardzo słusznie. I zjazdowy kierunkowskaz, bardzo dobrze. Troszeczkę bliżej prawej widzimy pojazdy, a więc omijamy z kierunkowskazem. Dobrze, wyłączamy kierunkowskaz i na razie jedziemy lewym pasem. Proponuję puścić gaz, ponieważ za przejściem dla pieszych skręcimy w lewo pod górkę w ulicę Parkową. Zwalniamy, sygnalizujemy, redukujemy. Tu na jedyneczce trzeba.